Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy omawiali tutaj moje zainstalowane, powieszone, przewieszone oświetlenie, doświetlenie do roślin. To jest odcinek, który sami sobie zażyczyliście, bo już obserwowałem właśnie, że przy każdym jakimś tam filmiku gdzieś znajdował się jakiś zawsze komentarz dotyczący oświetlania. Ja Wam tylko tyle powiem, że nie jestem żadnym specjalistą, nie znam się na tych wszystkich czerwonych, niebieskich falach i tym w ogóle nie interesuję się tym, do tego uwagi nie przykładam, to znaczy przykładam uwagę tylko w tym momencie, kiedy kupuję i jeżeli producent pisze, że to i to wystarczy, to biorę. Słuchajcie, dobra. Zacznijmy od tego, że na początku mojej przygody z roślinami, takiej już porządniejszej, to czyli tak 2-3 lata temu, zacząłem doświetlać rośliny takimi właśnie starymi, takimi lampami. Teraz są już stare, ale lampy LEDowe. Zobaczcie, one są już tutaj żółte. To są lampy LEDowe i one świecą na różowo-fioletowo. I pierwsze paprocie, które miałem, które już niestety dawno temu odeszły, bo w tamtym czasie nie rosły jeszcze w leczuzie, one właśnie były doświetlane tymi lampami. I tutaj taki był właśnie kąt fioletowo-różowy, burdelowy wręcz. I powiem Wam, że dopóki te paprocie rosły, pod tą lampą stały również monstery, deliciose, variegaty i dawały radę. Ale co mi właśnie denerwowało, że taki różowy, wiecie, taki różowy kolor tutaj w pokoju potem dominował. Jeżeli te lampy świeciły się do godziny 22, no to wiecie, to tak dziwnie to wyglądało, nie? To wyglądało na, no, dlatego w sumie to może były też takie pierwsze z tych lamp, które pojawiły się chyba. Takie bardziej, wiecie, hobbystyczne, bo te oczywiście profesjonalne to już też ze swoją ceną były, no, dobrze przy sobie. A te, nie wiem ile kosztowały, może tak 20-30 euro. I powiem Wam, że byłem z nich zadowolony, że zdawały egzamin, ale po prostu te światło różowo-czerwone, no nie dawało się, żeby tutaj je dalej świecić i przy tym świetle, no, funkcjonować. To był jedyny minus, ale mimo wszystko wydaje mi się, że te rośliny były z tego światła zadowolone. Dobra. I teraz tak. Na szczęście wszystkie najnowsze i nowsze lampy takie doświetlające produkują światło dzienne, to znaczy nie jest różowe, ale ani nie jest fioletowe. I zaczęło się od tego, że w tamtym roku, na początku roku, maju, może w kwietniu, kiedy tutaj powoli zaczynało się tak już wszystko bardziej, wiecie, no, tworzyć z tymi roślinami, było ich coraz więcej i więcej, kupiłem taki żlandor z takimi prostymi, taką listwę, tutaj Wam tego nie pokażę, musiałbym, ja wiem, jak to nagrywać. A to jest za mocne, mi się wydaje, żeby światło nie zobaczycie. I kupiłem sobie taką specjalną listwę z czterema, po prostu, wiecie, lampami. I kupiłem sobie na początek cztery takie właśnie sztuki tych żarówek. To ona jeszcze jest, widzicie, nieużywana. Ona ma nawet jeszcze tą plastikową osłonkę. I to tak leży już drugi rok. Ale mimo wszystko kupiłem sobie takie cztery lampy. To są 100 albo 152. Teraz Wam nie powiem do końca. I jak tutaj na środku świeci, to dwie idą tu. To je, tutaj jedna właśnie oświetla stąd. Druga idzie trochę tu, trzecia tu i czwarta tu. I powiem Wam, że odległość od tych lamp do paprotki
do skrzydło kwiatu, monstery, eskeleto i do tetrastigmy, to jest około 2,5 metra. I rośliny wydają mi się być zadowolone, nawet jak widzicie tutaj świeci to. O, anturia puszczają liście. Filodendron Patrycję też puścił. Tutaj łosierogi oczywiście szaleją przy tej lampie. I wydaje mi się, że te oświetlenie dla tych roślin tutaj wystarcza. Tak samo dla tetrastigmy, dla paproci, skrzydło kwiatu. Tutaj te regały są jeszcze właśnie jeszcze innymi lampami lekko doświetlane, znaczy lekko. To są lampy takie 65-watowe. Dam Wam linka w opisie do filmu. Wiadomo, że niektóre rośliny potrzebują trochę więcej tego światła i ważne jest też moim zdaniem, jak się te rośliny przesadzi, dlatego powinniśmy im zapewnić dobre światło. Teraz macie tutaj przykład Monstery Thai Constellation, posadzona, nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Trochę koty ją tutaj zmasakrowały, ale wypuszcza sobie nowy liść. I taka odległość 1,5 metra od takiej lampy wystarczająca jest. O, wystarczająca jest. Dobra. To by było to. Tutaj mamy Monsterę, jeszcze Marmoratę, Dubie. Tutaj mamy Philodendrona. Nie powiem, jak się teraz nazywa, bo zapomniałem. I wszystko tutaj z tymi lampami funkcjonuje. Naprawdę. Ta lampa jest również tutaj i te wszystkie małe choje, które kupiłem ostatnio, miałem przesadzić, nie miałem jeszcze czasu, wszystko pod tym stoi. Tutaj macie nawet Syngonium Red Spot Tricolor. Zobaczcie. Ale co to ma być? Teraz to nie mam pojęcia. Taka pała wyrosła. Nie wiem po co. I liście zrobiły się takie malutkie. Dobra, miesza z tym. Rośnie, to jest najważniejsze. To również stoi pod tą lampą i wystarczające. 60 cm, może 65 odległości. Choje mają trochę mniej światła, one też tyle nie potrzebują tego światła. Są oczywiście choje, które potrzebują więcej światła, ale mają inną lampę, ja Wam zaraz pokażę. To może tutaj odstawię. Niech się dalej rozwija. Tutaj mamy Luxuriansa, zobaczcie, ten Luxurians dostaje również światło stąd. Liść piękny, wielki. Tak samo jak te rośliny wszystkie u dołu, one mają również, patrzcie co to jest. One mają również światło właśnie z góry i to im wystarcza. Melanochryzum, tutaj też jestem właśnie doświetlany, wszystko pasuje. Dobrze, to było takie bym powiedział tutaj ogólne oświetlenie tego kątu. I teraz pokażę Wam lampy, które mam właśnie powieszone tam na regałach w tym... Co to tam spadło? Nie. Te lampy, które mam powieszone właśnie w foliaku i w foliach, mi się wydaje, że niedługo pozbędę się go i zrobimy sobie takie fajne jeszcze dwa może regały na ściany i tak z boku i wywalę to. Nie wiem, pomyślę. Słuchajcie, i właśnie na tych regałach tam w foliaku i tutaj 2-2 mam takie lampy. To są takie lampy listwowe, kupione na Amazonie. Co jest śmieszne albo dziwne, na Amazonie te lampy kosztują 4 sztuki 40 kilka euro, a na eBayu od tego samego sprzedawcy one kosztują 30 euro więcej. Tutaj mamy te wszystkie kabelki, które podłączamy razem. Możemy te belki, powiedzmy, po
podzielić na dwa na przykład, bo są dwa tutaj, dwa kable, albo właśnie na jeden taki ciąg. I to mam tu, 2, 2, tutaj mam na ścianie i są właśnie raz, dwa, dwa razy po 4 we foliaku, plus na górze mam jeszcze powieszone takie stare lampy LED-owe z akwarium. One już tam w sumie do połowy nie chodzą, ale zawsze jakieś tam światło jest. I choje, które teraz zaczęły wypuszczać młode, nowe pędy, które się okorzeniają. Jedna nawet, słuchajcie, wystrzeliła z kwiatostanami. Są zadowolone. Dobra, to by było to na tyle. Jeden z ostatnich moich zakupów to właśnie jest takie coś. Wam pokażę. To jest takie coś. Z firmy Sensi i to ma 60 W, 4000 kelwinów jasności. I te lampy tutaj, te duże na suficie, one mają po 5000 każda. Dlatego jest tak, też tak jest niekiedy widno i tutaj trudno mi jest niekiedy, wiecie, nagrać dobrze film, żeby to dobrze wyglądało, bo te lampy tak trochę dziwnie tutaj świecą. Kupiłem dwie z tych i ta właśnie doświetla choje tam na regale. I widzę właśnie, że choje, ta choja wariegata, ona zaczyna puszczać młode liście i te liście są różowe. Czyli lampa jest dobra. Ja wam tutaj muszę pokazać, ale to wszystko wam pokażę krok po kroku. Wiem, że pytacie o plantur. Pokażę wam wszystko w styczniu. W styczniu wam pokażę, bo na razie nie mam jeszcze urlopu. Na razie mam jeszcze dużo pracy, a pierw chciałbym tutaj jeszcze wszystko, tak wiecie, ogarnąć, żeby to wszystko wyglądało super. Wiadomo, że nie mam też tyle czasu, żeby tutaj spędzać codziennie 8 godzin. No i przydałoby się tutaj też te ściany trochę obmalować, pomalować. Zobaczymy. Bo mam w sumie też w listopadzie urlop, 5 dni, ale to się nie nadaje, wiecie, żeby się tutaj rzucać. Dzisiaj w ogóle przyjechała Gerti. Ja wam wrzucę na koniec filmu właśnie taki urywek z Gerti. Papuga upośledzona, ale jest super. Super miła jest i jest super. To wam to pokażę. To jest najlepszy, najnowszy mój zakup. I słuchajcie, kierowałem się właśnie tymi opiniami na Amazonie. Wiele osób pisało, że jest dobre. Kilka również było takich osób, co napisało, że ta lampa zaczęła tam migać po tych 3 miesiącach, czy po iluś tam. No, są różne, wiecie, przypadki i wypadki. Postanowiłem wziąć. Jak na razie sobie tutaj od 10 do 18, bo teraz do 18 tylko doświetlam. Przede wszystkim dlatego, że ceny prądu są tak wysokie u nas, że masakra. Nie chcę mówić, ile my płacimy za prąd, ale tragedia. Ja się cieszę, że mogę te rośliny jeszcze mimo wszystko, mimo tych cen doświetlać, bo teraz na jesień wiadomo, że wchodzi tutaj teraz słońce tak około godziny 15-16 i to nie wystarcza, ale damy jakoś radę. To jest mój najnowszy zakup, jestem zadowolony. Linka dam wam pod filmikiem. I ostatnie główienko, które zakupiłem, to jest to główienko. Słuchajcie, to było z 79 chyba euro przecenione na 12. I na tych zdjęciach to wydawało mi się, że te lampy są dłuższe, ale niestety nie są dłuższe, są króciutkie. No i słuchajcie, no dziwnie jest postawić taką roślinę, taką lampę przed rośliną i ją doświetlać, tak? To się w sumie mija się z celem, bo ja chcę te rośliny oglądać i podziwiać i nie chcę, żeby tu mi jakaś lampa przed ryjem stała, tak? Dlatego nie wiem, może gdzieś tak od tyłu ją gdzieś postawić, to jest też takie coś z takimi tutaj kopytami, to się rozkręca i tak, wiecie, jak staty wstaje.
gdzieś tam może, wiecie, no od tyłu ją postawić gdzieś i żeby świeciła, no ale nie jestem zadowolony. Tutaj pisze, że też jest 150 W, ale to nie jest takie jasne jak 150 W. Są tutaj trzy różne opcje świetlenia. Jest jaśniejsza, jaśniejsza, jasna i najjaśniejsza, ale w sumie dupy nie urywa. Kupiłem cztery sztuki, może się coś tam jeszcze kiedyś przyda. Zobaczymy, jak na razie z tego tutaj oświetlenia, które tutaj, wiecie, chodzi. Jestem zadowolony. Wstaję przeważnie 8:30 rano. O 9:00 zapalam tutaj światło. Ten regał tu i foliak, to wszystko włącza się o godzinie 9:00 rano. I w sumie ten regał i foliak do 21:00 leci, czyli 12 godzin się wszystko świeci. A to manualnie wyłączam o 18:00, krótko przed 18:00. I właśnie dla Hoi, tamtą półkę i doświetlanie właśnie dla paproci. Wiem, że się nic tutaj nie dowiedzieliście szczególnego, bo jak mówiłem, nie jestem żadnym profesjonalistą, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób będę mógł Wam pomóc, że Wam pomogłem i że filmik Wam się spodobał. Co jeszcze chciałem powiedzieć o oświetleniu? Słuchajcie, jeżeli prowadzicie rośliny w takich normalnych domowych warunkach, bo tu nie są takie normalne domowe warunki, bo nie u każdego taka para właśnie tutaj z jakiejś rury, wiecie, się wydobywa i w ogóle i chodzi wentylator i to powiem Wam, że ze zmianą temperatur w mieszkaniu możecie doświetlać rośliny, a nie musicie. Chodzi mi o to, że kiedy w mieszkaniu staje się chłodniej, nie wiem jak grzejecie też w mieszkaniach, to jest też taki problem. Tutaj jest ogrzewanie podłogowe i jest ono wyłączone. Drzwi są otwarte, ja tutaj niczego nie dogrzewam. Powiem Wam, że z tych, no, tylko lamp, chociaż są one LED-owe, to również udziela się światło, ciepło i temperatura taka jest tutaj 21-22 stopnie. I jeżeli byłoby chłodniej, to bym też to krócej doświetlał albo w ogóle. Oczywiście te wszystkie rośliny, które są tutaj po bokach poustawiane i gdzie nie ma tych okien, super by było, aby to było, wiecie, wielkie, jakieś wielkie drzwi balkonowe, ale w ogóle cała ściana ze szkła i jakieś fajne rolety, tak żeby te słońce potem trochę tak lekko korygować no, bawić się nim tutaj z tymi roślinami, żeby one miały go, ale nie miały go za dużo. Nie mam tego, są te lampy, dlatego muszę doświetlać. Teraz jest troszeczkę, wiecie, krócej, jest ciepło, jest wilgotno. No i te lampy muszą, słuchajcie, chodzić, bo jak tutaj by było troszeczkę chłodniej, to dałbym sobie w sumie też trochę spokoju z tym oświetlaniem, ale niestety. Warunki są tutaj tropikalne, dlatego doświetlam. Pokażę Wam jeszcze moją hoję, która kwitnie. O Boże, jakie to jest ciężkie. Hopla. Zobaczcie, to jest hoja multiflora, którą przesadziłem z lechu do normalnej ziemi. I to tutaj, to jest nowe, tu widzicie już ma nowy kwiatostan. Tutaj zaczyna za chwilę kwitnąć kolejny kwiatostan. I tutaj, no, nie czuję jeszcze, bo jestem chory, ale pięknie kwitnie. Widocznie jej się podoba. Tutaj następny kwiatostan jest od dołu. Doniczka jest wielka, widać, że roślina nie traci energii w produkowanie, wiecie, korzeni. No i mimo wszystko kwitnie. Tym tutaj akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego i do kolejnego. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.
śnić, baby. Babyś. Babyś. Cześć. Hej, baby. Cześć, baby. Biedactwo ty. Biedactwo. Malutkie biedactwo takie, takie biedne dzieciątko takie. Ojej. Biedactwo ty. Biedactwo. Biedniutka jesteś taka, tak? Ojej. Biedniusia myszka. Biedniusia. Misiu. Ej. Misiu. Smakuje ci? Smakuje ci? Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Cześć. Cześć, baby. Cześć. Cześć, baby. Hej. Smakuje ci? Fajn. Niam, niam. Niam, niam. Niam, niam, niam. Cześć. Cześć. Taka słodka ty jesteś. Ropuszka. Włosy masz pobrudzone jakieś. No. Brudne masz te włosy tam. Ropuszko. Cześć. Ej. O, 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 o. Szaleństwo. Szaleństwo, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? A gdzie to baby idzie? A gdzie ty chcesz iść? Hej! A gdzie ty idziesz? Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Cześć. O, Lili? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam na górze siedzi o Alfons i obserwuje z góry, czy się nic nie dzieje złego. Widzicie, Gabi jest w odwiedzinach, jak zwykle w południe. No, przyjechała dzisiaj Gertie. Widzicie, ma
problem z pazurkami, no ale to może coś się jeszcze zmieni, no ale sprawna jest na tyle, że będzie mogła normalnie żyć. Cześć! Cześć! Nie wstydź się, chodź! Nie wstydź się! Hej! No nie wstydź się! Chodź tutaj! No cześć! Cześć, skarbie! Oj, oj, oj! No cześć, skarbie! Fajna zabawka? Ale fajne! Ale fajne! Ale fajne! Ale fajne! Super! Gdzie ty idziesz? Kubka będzie? A nie będzie, kubki nie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Cześć. No cześć. Oj, do żarcia.